The right wing, homophobic, racist Christians, many, many TV evangelists that steal people's money for Jesus. The piosenka jest o kolesiach w Stanach, którzy robią pieniądze na religii, którzy ogłaszają religijne hasła w telewizji i zbierają pieniądze od ludzi, którzy wierzą w ich kłamstwa. Czy pokazy mogą być wszystkie na jednym poziomie? Zbigo! Jest ok! Ale na jakim poziomie? Thank you.
Oh yes, I'm feeling pretty fucking crazy tonight. And this one is about people in the medical industry that I'd like to shove pharmaceutical drugs down our throats to make us happy and keep poisoning members of society. They don't ever tell you to take a vacation because they're making billions of all that shit that they try to feed you. To jest piosenka o przemyśle farmaceutycznym, o przemyśle, które oszukuje ludzi, wmawiając im, że są chorzy, wmawiając im, że są nienormalni, że są szaleni, że są wariatami, faszynuje ich pigułkami po to, żeby byli posłuszni i zarabia oczywiście na tym miliony dolarów. Piosenka o tym, że kobieta ma prawo zrobić wszystko ze swoim ciałem.
W Stanach Zjednoczonych jest bardzo silna organizacja pro-life, nazywająca się Operation Rescue, która urządza takie specjalne imprezy w całym kraju, podczas których promuje życie, pod hasłem życia tak naprawdę promuje nienawiść wobec kobiet. So when Operation Rescue is going to Portland, a bunch of us were there to greet them, and the main leader of the whole group strolls up to me and he says, "These aren't snakeskin boots I'm wearing, they're feminist skin boots." And I still remember here in my kitchen with the tusks sticking out. So anyway, this song is a pro-choice song. This piosenka... Yeah. This piosenka pro-choice, because... Okay, one thing. If these pro-lifers would spend more time promoting safe sex instead of spending all their time hating women, a lot of people would be better off. Wydaje mi się, że gdyby takie organizacje pro-life spędzały więcej czasu na promowanie bezpiecznego seksu, byłoby o wiele lepiej dla nich, dla was, dla wszystkich. Thank you.
Thank you.
Ta piosenka jest dla każdego chyba coś wspólnego z przemysłem pornograficznym. Ta piosenka jest o ciemnej stronie tego przemysłu. O tym, jak ten przemysł nastawiony jest przede wszystkim na konsumentów. Profits off of flesh. Boom, boom, thank you.
Oh, man.